Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejną prezentację modyfikacji do Farming Simulator 22. Dziś tą modyfikacją będzie Enhanced Animal System, czyli w przetłumaczeniu na język polski ulepszony system zwierząt. Autorem tego modu jest Cisel i szczerze mówiąc bardzo długo czekaliśmy na tego typu modyfikacje, ponieważ ten skrypt zmienia standardowy system zwierząt w trzech istotnych punktach. Po pierwsze, wprowadza wielodzietność. Po drugie, doprowadza do tak zwanego, ja to sobie tak nazwałem, przepełniania obór. No i trzeci istotny punkt. Zwierzęta, które są zbyt stare, umierają. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących tej modyfikacji. Czym jest wielodzietność? Otóż po zainstalowaniu tego skryptu zwierzęta nie mają już jednego zwierzęcia jako potomstwo, ale kilka, a nawet kilkanaście, oczywiście dla odpowiednich gatunków zwierząt. Domyślnie dla potomstwa ustanowione są następujące wartości. Krowy od 0 do 2 cieląt przy prawdopodobieństwie, które wyświetliło Wam się na ekranach. Świnie od 8 do 12 prosiąt. Owce od 0 do 3 jagniąt. Konie od 0 do 2 źrebiąt. Kury od 9 do 13 kurcząt. Przepełnianie obór. Co to oznacza? Otóż, w momencie kiedy zainstalujecie sobie tą modyfikację, budynki inwentarskie mogą być przepełniane potomstwem. A w takim przypadku trzeba jednak pamiętać, że będzie to miało wpływ na poziom zdrowia zwierząt, czyli ewentualnie na poziom cen. Alternatywnie zwierzęta, które nie mieszczą się już w oborze, mogą być sprzedane automatycznie. No i tutaj jest różnica między taką wersją podstawową, kiedy nadmiar zwierząt w jakimś tam budynku, jeżeli się urodzi, no to po prostu takie zwierzęta tracimy. Jeżeli chodzi o przepełnianie obór, to istnieją tutaj dwa tryby, które można sobie ustawiać w zakładce zwierzęta dla poszczególnego budynku inwentarskiego. No i oczywiście w pierwszym trybie budynek inwentarski, kiedy jest pełny i rodzą się nowe zwierzęta, są one sprzedawane bezpośrednio. Normalna cena takiego zwierzęcia jest pobierana z gry minus 25%, przy czym tutaj trzeba zauważyć, że ten poziom, ten procent może być regulowany w ustawieniach XML. Dodatkowo jeszcze trzeba dodać koszta transportu. No i w tym przypadku ważne jest to, aby pamiętać, że kurczaki w momencie, kiedy się rodzą, są warte 0 euro. Tak więc no w tym przypadku po prostu i tak, mimo tego, że je sprzedamy, to nie będziemy mieli żadnych przychodów. Tryb drugi zezwala na przeludnienie w budynkach inwentarskich. Domyślnie jest to ustawione na 100%, ale oczywiście tak jak w przypadku poziomu, o którym mówiłem przed chwilą, tych 25%, można to również zmieniać w ustawieniach XML. Obora, która na przykład posiada 100 miejsc dla zwierząt, może pomieścić w takim przypadku do 200 zwierząt, ale jest to możliwe tylko przez narodziny, a nie przez zakup nowych zwierząt. To znaczy, jeżeli będziemy chcieli zakupić więcej zwierząt, to po prostu nie możemy. Jest to tylko możliwe uzyskanie taki efekt przeludnienia w sytuacji, kiedy mamy już pełną oborę, no i po prostu jeszcze nam się urodzą zwierzęta. Tak więc maksymalnie w takim przypadku możemy tych zwierząt mieć aż 200.
Ten tryb ma na celu właśnie umożliwienie takiego samodzielnego rozprowadzania nowych zwierząt do innych budynków inwentarskich. Jeśli obora jest przepełniona, ma to wpływ na zdrowie zwierząt. I tutaj maksymalna wartość zdrowia zwierząt jest ustawiana bezpośrednio na poziomie 90%. Czyli w momencie, kiedy już mamy przeludnienie, to większego poziomu nie uzyskamy. No i ewentualnie ten poziom 90% może się zmniejszać co godzinę w zależności od poziomu przeludnienia. Wynosi ten poziom od 0 do 5% i oznacza to, że przy minimalnym takim przeludnieniu ten stan zdrowia ulega stagnacji, a w najgorszym przypadku zmniejsza się to o 5% na godzinę. Ostatnia kwestia, która jest tutaj mocno zmieniona, jeżeli chodzi o system zwierząt Farming Simulator, jest tutaj kwestia umierania zwierząt. Jak dobrze wiecie, w Farming Simulator zwierzęta po prostu nie umierają. Nie jest istotne, czy my je karmimy, czy je nie karmimy, one z głodu nie umrą. Podobnie kwestia starości, jeżeli są zwierzęta stare, to one również nie umrą. W momencie, kiedy instalujemy sobie tą modyfikację, wówczas tutaj w tej kwestii zmiana jest bardzo duża. Otóż zwierzęta, które są stare, umierają losowo. Dalej nie musimy ich karmić, ale w momencie, kiedy one są już stare, to zaczynają umierać. Stare zwierzęta umierają z 5% prawdopodobieństwem, no i oczywiście istnieje tutaj możliwość, aby zmienić te prawdopodobieństwo, oczywiście w ustawieniach XML. Oblicza się to raz w miesiącu, gdy zwierzę osiągnie maksymalny wiek. Wartości domyślne są zdefiniowane w następujący sposób, no i oczywiście tak jak wiele rzeczy w tej modyfikacji, można je dostosowywać w ustawieniach XML. Tak więc krowy rozpoczynają jak gdyby umieranie w wieku 300 miesięcy. To jest 25 lat. W przypadku krów jest to bardzo dużo też. Świnie 180 miesięcy, czyli 15 lat. Owce 144 miesiące, 12 lat. Konie 360 miesięcy, 30 lat. Kurczaki, uwaga, 180 miesięcy, czyli 15 lat. Oczywiście te wszystkie tutaj te liczby, które podałem, oczywiście możemy sobie je zmienić i jeżeli będziemy chcieli, to tutaj kurczaki będą na przykład umierały już po 3 miesiącach. Te wszystkie rzeczy możemy sobie pozmieniać w plikach konfiguracyjnych. Co sądzicie o tej modyfikacji? Przypominam tutaj jeszcze raz nazwę Enhanced Animal System. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawa propozycja dla osób, które oczekują troszeczkę wyższego poziomu realizmu w hodowli zwierząt. Tutaj rzeczywiście podstawowa wersja gry no, mocno kuleje w tym aspekcie, tak więc no, już rzeczywiście te tutaj kilka opcji, które podnoszą ten poziom realizmu, jest dosyć ciekawy. Dodatkowo modyfikacja ta naprawia pewien model opłacalności hodowli zwierząt w przypadku niektórych rodzajów zwierząt. W tym przypadku mówię tutaj o świniach, gdzie rzeczywiście ta wielodzietność ma istotny wpływ na to, czy my na takiej hodowli zarabiamy, czy też nie. Podobna sytuacja może być w przypadku kur, ale tutaj jest troszeczkę to mniej istotne z racji tego, że kury znoszą jajka. No ale w przypadku świń, no to rzeczywiście zarabiamy na tym, że rozmnażamy te zwierzęta, a w sytuacji, kiedy w podstawowej wersji gry maciora po prostu prosi się i jest jeden prosiak, tak więc to jest troszeczkę mocno kulejące. Tyle, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Oczywiście bardzo chętnie poczytam wasze opinie na ten temat. Oczywiście opinie w komentarzach. W tej prezentacji to wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne.